dziecko to widziałem, bo ja akurat jak wyrzucili, akurat ja szłem i to dziecko świata, bo takie 3 lata miał chłopczyk taki, a później ojciec mi skoczył i syn, to syn rozwiął tekie i połapał i tego dzieciaka wziął to dziecko na ręce, karę wziął się i potem tam postrzelał tego dziecka, ojca i syna i tego małego malutkiego, to zastrzelił plus. Dziecka krzyk jakiś płacz, przeraźliwy. Każdy miał jakiś dodatki, jakiś dawny, że masz sobie tyle wszystkiego, żeby stać się na całe życie. Żeby się go zaopiekować, obrączka, pieszczotę i jakiś czuś kosztów tego było, a pieniądze to pewnie rzadko mieli. Zaraz od strony łap odjechał bryczką. Nazwiska jego nie pamiętam, nie znałem. Miał taki przydomek sześcionogi, dlatego że chodził na swoich dwóch nogach i zawsze z sobą prowadzał jeszcze psa wilczura takiego. No i on zaraz poprowadził ich w kierunku Roszkopów, za osę w kierunku Warszawy. I tam prawdopodobnie ustrzelał ich. Do Żydowka wyskoczyła i zaraz ten plus bił i szedł. Proszę panie puścić, panie nie puścić, panie nie puścić. To pamiętam, jak gdzieś to 7 razy mnie strzelał. Raz strzelał, to pan, macie płacić, co strzeli. Co strzeli. To dużo leży, że pochowany. Zasypał i ja poszedł do domu. To mnie ostatnio to przypomina się, tak jak to taka
była naprawdę dziewucha. Tak, może tak te słupki to może będzie taką kreszony z razem czy mętwy. Tak mniej więcej tam, nie wiem, jak koczali. O Jezus! Żeby to umożliwić,
Pozwólcie, że przypomnę rozmowy telefonów. Nacisk Polski Północnej 56 655. Nazywam się Franzke Mieczysław, jestem mieszkańcem Polski Północnej. Urodziłem się w latach 56. Mam 86 lat. Też się urodziłem. W kominie Proszę, rozpocznij.
przygotowany do tego wyrzucenia. To był taki jeden tłuk, mały tłuk. Taki wielki, szmaty. A dodatkowo jeszcze był owinięty w płaszcz, w jesionkę męską i po środku związany paskiem. I ten pasek jeszcze był dłuższy tylko od tej dziurki i prawdopodobnie za tą końcówkę tego paska przez okno tego chłopca wyrzucono w tym miejscu, w którym się znajdujemy. Bo tam są takie okienka, takie ogóle, bo na to wyrzut tym kończarskim tam oglądane okienko, o takie kotyny jest od tej oświeczki, co powiedzieć. To chyba nie to było na wagonie, z boku jest okienko, a z drugiej strony jest taki szyber. No ja nie... Poprzecinali te drunty, włazili w te okienka, a z tyłu ich popychali. Mnie się wydaje, że na ile nas tego wychowana jest złość, taka ewentualność rządu mniejszościowego? Czy na to CDU, CSU zgodziłoby się, czy byłoby takie rozwiązanie? Przede wszystkim odrzucenie umowy koalicyjnej przez SPD spowodowałoby wycofanie się już w tym momencie ministrów SPD z tego rządu. Do tej pory rządzi rząd komisaryczny, czyli de facto ministrowie, którzy rządzili w ostatniej kadencji, cały czas jeszcze sprawują swój urząd. Odrzucenie tej umowy spowodowałoby, że w tym momencie już CDU CSU zostaje de facto samo, musi powołać ministrów na wakacje. W mediach krąży taka, który wiąże taki scenariusz, że prawdopodobnie CDU CSU utworzyłby faktycznie gabinet mniejszościowy, ale tylko do jeśli nie odbywają się ważne wybory w Chełmie i Bawarii. I to byłaby też dobra okazja do tego, żeby zorganizować przyspieszone wybory. Na pewno na to będzie też stawać Angela Merkel, bo im szybciej ewentualne przyspieszone wybory, tym większa szansa, że to ona będzie kandydatką. Gdyby się miało okazać, że te przyspieszone wybory miałyby się odbyć później, wtedy presja na to, żeby ona ustąpiła ze stanowiska kanclerza i nie była kandydatem na kolejnych wyborach, byłaby dużo większa. To jeszcze na koniec, jednym zdaniem, w tym tygodniu unijny szczyt, czy według pana przewodnicząca Merkel przyjdzie taka wzmocniona tym porozumieniem koalicyjnym, czy wręcz przeciwnie, osłabiona tą niepewnością przed referendum w SPD? Wszystko oczywiście zależy od wyniku. A do momentu, kiedy nie będzie już podjęta decyzja, kanclerz Angela Merkel musi mieć tyle głowy, tą świadomość, że jej przyszłość jest niejasna. I decyzje na pewno będą odkładane do tego momentu, kiedy będzie już jasna sytuacja. Michał Kędzierski, Centrum Inicjatyw Międzynarodowych, dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę i do usłyszenia. Świecie w powiększeniu. Magdalena Skajewska, dziękuję i do usłyszenia. Zima stawia na naszej drodze liczne wyzwania, chociażby mróz czy złe warunki pogodowe. Dlatego tak ważne jest dobre przygotowanie. Oto z opracą innowacyjną formułę paliw zimowych dynami. Siedem autorzy, pewny start, raczej w trudnych warunkach, panie temperaturze i nadmiarowe zastosowanie Celsjusza. Zatankuj paliwo dynamik. Przygotuj się na zimę. Tomasz Rożek. Lotos. Daj. Nie bierze się znikąd. Peeling skończony. A przy okazji, co u twojej córki? Ach, daj spokój. Ania ma cerę trądzikową i przez to masę kompleksów. Stosowała różne środki, ale tak była zadowolona. Kupi jej tabletki Flexinum. Tabletka to była matka. Tak, wyciąg z korzenia miszka lekarskiego z tabletki Flexinum. Wykazuje działanie odkażające, a wyciąg z wyłoka krwawnego dwa ucieli zdrowie i prężnie wyżej gaz. Z urody tej numer 1. Suplement diety Flexinum. Wyjdź z twarzą. Autofar. Po reklamie. To byłoby go przechować. To jest propozycja dla wszystkich zafascynowanych kulturą deseru po jej uczestników, jak i chcących zmienić sposób myślenia o film, muzyka, sztuka, teatr. Temat rzeka, który warto wspólnie odkrywać i którego ciekawie jest doświadczyć. Dlatego też na wspólne rozmowy kulturalne z twórcami i artystami zapraszam w poniedziałki, środy i piątki, chwilę po 22 maja Włóczyńska. Niektórzy brali, ale wali się brać. Tu Polskie Radio 24, zbliża się 20. Jak po szpałach. Taki był. Czas na informacje dnia. Kampania jednej z amerykańskich fundacji przeciwko Polsce nie będzie miała wpływu na stosunek Waszyngtonu do Warszawy, mówi szef polskiej dyplomacji. Minister spraw zagranicznych Ukrainy zarzuca Polsce wybielenie własnej historii. Włoskie
władze odrzuciły w zeszłym roku ponad połowę wniosków o azyl. Adrianna Salińska-Czaniecka, zapraszam. Rząd był wyjaśnia taki wątpliwości na arenie międzynarodowej dotyczące ustawy o PN. Zapewnia minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, który przebywa w Nowym Jorku, odniósł się do kampanii jednej z amerykańskich fundacji, która wezwała władze Stanów Zjednoczonych do zerwania relacji z Polską. Dlatego to są niedobre działania, bowiem nie sprzyjają i znalezienia porozumienia, pokazują jak emocjonalna jest ta kwestia. Ale się spodziewam, że z różnych stron mogą być podejmowane inicjatywy niesłużące właśnie porozumieniu, także nie przywiąże do tego dużej wagi. Mogą być tego działania tego typu podejmowane. Trzeba do tego podchodzić spokojnie. Fundacja Rodziny Rudermanów sprzeciwia się nowelizacji polskiej ustawy o IPN. W nagraniu wideo zamieszczonym przez organizację w internecie pojawiają się osoby, które mówią, że nie pozwolą na negowanie Holokaustu i wypowiadają słowa polski Holokaust. Nagranie potwierdziła ambasada Polski w Waszyngtonie. Minister Czaputowicz wyraził przekonanie, że kampania amerykańskiej fundacji nie wpłynie na stosunek władz USA do Polski. Szef ukraińskiej dyplomacji zaapelował do Polaków o uznanie polskich zbrodni popełnionych na Ukrainie. Paweł Brzeski, pytany przez dziennikarzy o ustawę o IPN, powiedział, że Polska próbuje wybielać swoją historię. Na konferencji prasowej wyraził nadzieję na kontynuowanie dialogu historycznego. Włodzimierz zaapelowałaby kwestie historyczne do wyjaśnienia między krajami w formie dialogu, że ukraiński prezydent zaznaczył, że jest gotów uznać winę poszczególnych ukraińskich formacji wobec polskiej ludności na Wołyniu. Zwrócił się też do Polaków, aby uczynili podobny krok wobec ukraińskich ofiar. Jestem gotów uklęknąć przed ofiarami narodowości Polski. A czy wy jesteście gotowi? Niebawem 3 marca odbędzie się tragiczna rocznica we wsi Pawłokoma, gdzie rozstrzelano setki Ukraińców. Сотні українців. Павло Клімкін скритикував Polskę za jej politykę historyczną. Те, що сьогодні відбувається в Польщі, то, co obecnie odbywa się w Polsce, to próba stworzenia poprzez dziewczynę specjalnej percepcji swojej historii. Inaczej mówiąc, wybielanie się dziewczynki. Na Ukrainie Polska robi się z dobrego IPN. Oceniana jest bardzo krytycznie. Przewiduje ona do 3 lat więzienia za negowanie zbrodni ukraińskich nacjonalistów. Z Kijowa, Maciej Puszko, Polskie Radio. Wystawę nieznanych dotąd zdjęć żołnierzy generała Władysława Andersa można oglądać we francuskiej szkole w Gminie Wschodniej, Jerozolimie. Fotografie pochowane z wielu ojców dominikanów przedstawiają żołnierzy z drugiego korpusu przy codziennych zajęciach i sytuacjach nieformalnych, wyjaśnia oficjalny przedstawiciel Polski w Palestynie Aleksandra Bukowska-McCabe. Zdjęcia żołnierzy i życia codziennego pokazują, że to trochę to nie za bardzo wyglądało prawdziwe. Ich życie właśnie w obozie, tak się myśli, typowe zdjęcia kolegów, tak by ja przez blisko miesiąca to wysłyszałem o tym, że tu dzieci polskie chcieli ginęli, nie? Na wojennych cmentarzach położonych na terytoriach dzisiejszej Palestyny, zachodnich brzegu i strefie Gazy, pochowanych jest ponad 350 polskich oficerów, podoficerów i żołnierzy. W ubiegłym roku we Włoszech odrzucono 60% podań migrantów o azyl. Raport w tej sprawie opublikowała Fundacja Konferencji Episkopatu Włoch. W zeszłym roku do Polski było 120 tysięcy migrantów i uchodźców. To o 1/3 mniej niż w rekordowym roku 2016. Sprawek jest też to porozumień między rządem włoskim a lokalnymi władzami na libijskim wybrzeżu, które od połowy ubiegłego do roku zaczęły zwalczać kamień z przemytników ludzi. Mimo to większość ubiegłorocznych przybyszów odsetek odmów zanotowano rok wcześniej. Obecnie we Włoszech w ośrodkach dla migrantów i uchodźców przebywa ponad 180 tysięcy osób. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I czas na pogodę. Nocą przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu i wschodzie Polski oraz na wybrzeżu i Pomorzu zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami słaby śnieg. Na termometrach na ogół od minus 8 do minus 3 stopni, niższa temperatura na północnym wschodzie i w Kotlinach Sudeckich od minus 12 do minus 8 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Jutro na południu i wschodzie Polski oraz na wybrzeżu i Pomorzu możliwy śnieg, temperatura od minus 6 minus 4 stopni na północnym wschodzie do 2 na plusie na zachodzie, w centrum i na południowym wschodzie około minus 1 stopień, a w rejonach podgórskich od minus 3 do 0.
Oczywiście. W gruncie rzeczy. Co się kochamy? Co się kochamy? Witam Państwa w dzisiejszej audycji W gruncie rzeczy. Moimi gośćmi są Andrzej Kawczyński, były naczelnik do spraw terroru kryminalnego i zabójstw w Komendzie Stołecznej Policji. Choroba. Minus 20 stopni. Nazywam się Franciszek Wiesław. Jestem mieszkańcem Łap. Urodziłem się w Łap. Mam 86 lat. Państwo tak, dzisiaj nie będzie rozmowy ani o nowej linii opisanej na Ja uciekałam jak najdalej.
Trzeba też pamiętać jeszcze o przestępstwach gospodarczych, wyłudzania
wyłudzenia podatku VAT. Tak jak powiedziałem, to jest w tej chwili w mojej ocenie główny nurt, w którym realizuje się przestępczość zorganizowana, bo zagrożenie karą jest niewspółmiernie mniejsze od zagrożenia dla przestępczości takiej typowo kryminalnej, a pieniądze też niewyobrażalnie większe. Bandyci się wycwanili po prostu. Prosty przelicznik, wystarczy porównać zyski, jakie grupy osiągały w latach 90. trudniąc się zbieraniem haraczu i problemy od logistycznych do właśnie problemów karnych z zyskami i problemami, jakie są teraz przy przemycie papierosów za wschodniej granicy na zachód Europy. Przebicie jest większe niż przy przemycie narkotyków. Czyli cały czas fajki jeżdżą na zachód. Oczywiście. Jak się je przemyca? Bez instrukcji obsługi. Bez instrukcji obsługi, dokładnie. Nie chciałbym tutaj przemycać żadnego samouczka, ale no, jest możliwości tyle, ile człowiek jest w stanie wymyślić. Tak? Jeżdżą samochodami, koleją i chodzą na piechotę. Rozmawiałem kiedyś z człowiekiem, który opowiadał mi, co prawda wtedy mówił o przemycie narkotyków, ale myślę, że ten sam mechanizm ma zastosowanie przy przemycie papierosów. Jak przemycano narkotyki do Szwecji, one nie jechały w samochodach, nie płynęły promem, bo tam Szwedzi kontrolowali, tam Polacy kontrolowali przy wjeździe, Szwedzi przy wyjeździe z promu. Natomiast podjeżdżał samochód na przedmost na Cieśninach Duńskich i kurier przerzucał tam co w plecaku piechotą. Bo ten kanał nie był kontrolowany przez długi czas. No był też, ja z jednym ze swoich rozmówców z policjantem z Centralnego Biura Śledczego dowiedziałem się o metodzie przemytu narkotyków przez Turków w momencie, kiedy pod Warszawą w Rembertowie był ten słynny bazar turecki, gdzie można było kupić dżinsy i skóry tureckie. To te skóry można było kupić za grosze, ponieważ one tak naprawdę były, one były nasączane narkotykami, które się odzyskiwało tutaj, więc jakby główne źródło dochodu tego transportu skór było w zupełnie innej postaci, a skóry za bezcen można było kupić na tureckich straganach bazaru w Rembertowie. No były też inne metody, ja nie wykorzystałem tego też świadomie, ponieważ no być może byłaby to jakaś wskazówka dla przyszłych przemytników, ale mieli wyszukane metody, jeśli chodzi o transport narkotyków. Takie metody, którymi naprawdę w bardzo prosty sposób mogli oszukać i policję, i policyjne psy. W latach 90. w Warszawie było kilka takich miejsc, klubów, dyskotek, restauracji, gdzie można było spotkać ludzi z tak zwanego zorganizowanego świata przestępczego, czy jak niektórzy mówili, z mafii. I nikt się nie krył. Poukrywali się ci ludzie, czy dalej są takie miejsca w Warszawie, gdzie można tych ludzi spotkać, gdzie się lansują? No bo po co mieć pieniądze, jak nie można się pokazać? Oczywiście są takie miejsca, gdzie oni bywają, tak? Natomiast generalnie zmieniła się mentalność społeczeństwa, a wraz z nią też mentalność i nawyki przestępców. Kiedyś do dobrego tonu należało mieć gruby złoty łańcuch, jeździć dresy i BMW, tak? I z tego składał się tak naprawdę przestępca, który był rozpoznawalny na ulicy, a w opinii wielu ludzi wzbudzał, no może nie szacunek, tak, ale duże zainteresowanie i powodował, że się za nim oglądano i podziwiano go za to, co posiada. No teraz te czasy na szczęście minęły, więc i czasy tej powszechnego wynoszenia swojego stylu bycia na ulicę też myślę, że odeszły w niebyt. Ja też myślę, że trochę za sprawą mediów. W latach 90, początek 2004-2005 roku, kiedy na stołecznych ulicach faktycznie do brutalnych rzeczy, zabójstw, napadów. Ogromne, proszę Państwa, ogromne. Nagłaśniały tę historię. Te historie, jak mordowali tych Żydów, ale no wszystkich mordowali. Ogromne. Każdy wiedział, kto to jest klepak, lutek i tak dalej, i tak dalej. Więc pojawiali się ci ludzie w gazetach,
wiadomo było, gdzie ich można spotkać, wiadomo było, jak wyglądali. W tej chwili ci przestępcy, moim zdaniem, oni nie chcą takiego rozgłosu. Oni pozostają w cieniu i prawdopodobnie, odpowiadając na twoje pytanie, czy można ich gdzieś spotkać, podejrzewam, że można, ale również podejrzewam, że oni już tak afiszują tym, że robią czarne interesy, jakieś nielegalne biznesy. Tylko po prostu wydają te swoje brudne pieniądze. Tak. Tak. Kiedyś była to reklama. Teraz już jest to wręcz przeciwnie. No tak, reklama. Kiedyś było tak, że każdy chciał znać takiego człowieka. Takie głupoty puszczają dzieciom, dziadu. Biblię czytaj, dziadu. Biblię czytaj. Kogoś tam spruszkował, to jego akcje, jak to mówi, nie mają Sokołowski, masa mojej akcji poszły w górę. I akcje takie, że jesteśmy przy Pruszkowie, no to też takim znakiem czasów, które Komoru, na szczęście minęły, była autentyczna historia, kiedy człowiek z Pruszkowa jechał na drugi koniec Polski, wchodził na dyskotekę, pokazywał dowód, w dowodzie było napisane miejsce zamieszkania Pruszków, orkiestra grała tylko dla nich. Teraz na szczęście już tak nie jest. Teraz zadam pytanie, po którym obawiam się głuchego milczenia ze strony panów. Były plotki, uzasadnione bądź nie, związane m.in. z Andrzejem K., pseudonimem Pershing, ale także z Andrzejem H., pseudonim Korek, że byli w latach 10. współpracownikami UOP-u. Często mówi się o tym, że nie da się robić brudnych interesów bez osłony służb specjalnych. Co panowie na to? Ja się zgadzam. No, zawsze pan powiedział o milczeniu, bo gdybym wiedział, to bym nie powiedział. O Jezu. Zawsze w takich przypadkach mówię, że zachowamy tajemnicę chorobne, też w ręce Maryi, porównamy Bogu nasze mężczyznę, prosząc o pokój, zgodę, o bezpieczeństwo, mądrość dla rządzących. Modlimy się również nie we wszystkich intencjach rodziny Radia Maryi. Modlimy się o poszanowanie życia, od poczęcia do naturalnej śmierci. Modlimy się w intencji tych wszystkich, którzy prosili naszą modlitwę, którzy jej potrzebują, a łaskę zdrowia dla chorych, a pośród nich dla naszego Jana, dla jego mamy, pani Józefy, dla pani Marii z recepcji Radia Maryja, o zdrowie dla Mariana, o zdrowie dla Agaty i nienarodzonego dziecka. Dołączam również nasze intencje, intencje naszych kontakty w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zyskiwała również tato Gastrona, Urząd Ochrony Państwa, jeśli miał kontakty z gangsterami i byli gangsterzy, nie wiem, na usługach Urzędu Ochrony Państwa, to podejrzewam, że oni też z tego jakąś wiedzę mieli, to nie byli idioci, umówmy się. To byli ludzie, którzy też potrafili z tego wyciągnąć jakieś wnioski, pozwalali prawdopodobnie gangsterom na jakieś działania. Moim zdaniem największym błędem było to, że w momencie, kiedy ten Pruszków żywych i umarłych. Te same początki zorganizowanej przestępczości rosły w siłę polikwidowaną wydziały, które mogły te grupy kontrolować i troszeczkę je hamować. W momencie, kiedy te wydziały zniknęły Ojcze nasz, który jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wróć nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Tak zwanych kontaktów, o wiarę, nadzieję i miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, niech była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Absolutnie.
Zmartwychwstanie absolutnie Chrystusa to największa tajemnica wiary. Pusty grób to świadek zwycięstwa do życia nad śmiercią. Maryi, Matko Życia, boi się tyłu. Wybronią każdego ludzkiego życia. Teraz liczy się zarabianie pieniędzy i działalność, jaką prowadzą. Kiedyś o terytorium grupy toczyły się wojny. Naruszenie tego terytorium było jednym z największych. Przestępca naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Bratać Mario, pełna Pan z Tobą, błogosławiona Ciebie, uczyniwia Pan i błogosławiony owoc żywota Twojego, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Prowadź Mario, pełna Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Prowadź Maryjo, pełna Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Prowadź Maryjo, pełna Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Prowadź Maryjo, pełna Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, bo gdyby nie on i jego rekomendacje, to ten serial naprawdę podejrzewam, żeby nie powstał. Także wielka zasługa Andrzeja, który bardzo, bardzo mi pomógł. Ja bardzo dziękuję za tę sytuację. Dziękuję za stałą widzę tego serialu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Do usłyszenia. Grypy i przeziębienia. Rozmawiamy z dr Klaudią Zawilską. Pani doktor, co pani stosuje, żeby nie zachorować? Stosuję rutynacemę, która pozwala uniknąć infekcji dróg oddechowych, a także pozbyć się pierwszych objawów choroby. A dla pacjentów? Polecam ją także pacjentom. Stosując rutynacemę, szybciej wracają do zdrowia i są odporni na zachorowania. Czyli już wiemy o zapytaniu w aptekach. Rutynacemę polecana przez lekarzy w okresach grypy i przeziębienia. Teraz jest godzina śmierci naszej. Amen. Zdrowa Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz jest godzina śmierci naszej. Amen. Zdrowa Maryjo, dziadostwo, cholera jasna. Dziadostwo, gdzie reklamowało się tu, wiesz? Także proszę Państwa, reklamuję, gdy nadaję nasze radio, to FM Euro, Conchita, Barbie Baby, Langström Extra. Proszę być z nami. No teraz jest zabawa na Facebooku, zabawa w internecie. Jest pełno, proszę Państwa, ciekawych rzeczy.
tak dobrze, że taka cisza. Rozwiązań przyjętych w Unii Europejskiej. Jednym z najważniejszych założeń projektu jest regulacja rynku kryptowalut. Projekt definiuje, że właściwymi organami w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu będą minister finansów i generalny inspektor informacji finansowej. Jednocześnie rozszerza on pulę instytucji zobowiązanych do oceny wspomnianego ryzyka i stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Do tego grona dołączą m.in. podmioty zajmujące się wymianą walut wirtualnych, co chwali na przykład prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz. Powinniśmy patrzeć na to, aby różne nowe przedsięwzięcia w imię bezpieczeństwa tysięcy osób nie były wykorzystywane do złych celów. Projekt definiuje też, czym są waluty wirtualne. Wiceminister finansów Leszek Eskiba przekonuje, że ustawa jest kompromisem pomiędzy wykonaniem dyrektywy a uciążliwością dla instytucji finansowych. Te obciążenia są minimalne z możliwych. Projekt trafi teraz do drugiego czytania w Sejmie. Michał Fabisiak, Polskie Radio 24. Zmienia się struktura zatrudniania cudzoziemców według branż. Jak poinformował wiceminister rodziny i pracy Stanisław Szwed, jeszcze kilka lat temu zdecydowana większość obcokrajowców przyjeżdżała do Polski do pracy w rolnictwie. Obecnie udział rolnictwa systematycznie maleje, mówi wiceminister Szwed. W 2010 roku w rolnictwie zarejestrowanych było 61% oświadczeń, w 2015 35%, a w ubiegłym roku już tylko 17%, czyli widać wyraźnie ten spadek dotyczący udziału w rolnictwie. Budownictwo, przetwórstwo przemysłowe, transport, handel, gastronomia, gospodarstwa domowe. To są te branże, w których jest teraz największa liczba zatrudnionych cudzoziemców. Oprócz obywateli Ukrainy, których w Polsce pracuje najwięcej, coraz częściej zatrudniani są także obywatele Białorusi, Nepalu, Indii, Mołdawii i Bangladeszu, zaznaczył Stanisław Szwed. Dodał, że udział cudzoziemców w naszym rynku pracy jest kilkuprocentowy. My go szacujemy jako kilkoprocentowy, mówimy o te 2,5 do 5% udziału cudzoziemców w naszym rynku. Narodowy Bank Polski szacuje, że pracowników z Ukrainy jest około 4% wszystkich zatrudnionych. Wiceminister wyjaśnił, że pod koniec 2017 roku zostało wydanych 234 tysiące zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, obywateli państw trzecich spoza Unii Europejskiej. W krakowskich żłobkach rozpoczął się test oczyszczaczy powietrza. Urządzenia zamontowano w 8 placówkach. Jeżeli się sprawdzą, trafią nie tylko do żłobków, ale też do przedszkoli. Kilka urządzeń filtrujących powietrze nie tylko z pyłów zawieszonych, ale też z bakterii, wirusów i alergenów trafiło między innymi do żłobka numer 18, mówi jego dyrektor Danuta Skotniczna. Widzimy teraz właśnie oczyszczacz na jadalni, który tutaj pracuje cały dzień i oczyszcza nam powietrze w pomieszczeniu. Nie wyróżnia się, jest bardzo estetyczny, więc też to, że jest zawieszony na ścianie, w niczym nam nie przeszkadza. Pobiera też bardzo mało energii elektrycznej, więc też jest ekonomiczny. Widać tylko światełko, nie słychać nawet szumu, także jest dodatkową atrakcją, a przy okazji nam pomaga. No myślę, że można to wykorzystać w niektórych sytuacjach, że tam, prawda, światełko mruga, zobacz, w tym momencie zachęci z nich do jedzenia. W tegorocznym budżecie Krakowa na zakup takich urządzeń zarezerwowano 6 milionów złotych. Jednak to, czy pieniądze zostaną wydane, będzie zależeć od wyników pilotażu w żłobkach. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Dobry wieczór, Paweł Lekki, witam Państwa, witam naszego gościa, pan Artur Wróblewski, amerykanista z Uczelni Łazarskiego, witam. Dobry wieczór. I rozpoczynamy światową szachownicę, ale zanim przejdziemy do głównego tematu, to o tym, co dziś, no myślę, poruszyło wielu Polaków, bo trudno pozostać obojętnym wobec tego, co słyszeliśmy i widzieliśmy. Myślę o takim wideo opublikowanym przez Ruderman Family Foundation. Taki klip, ale profesjonalnie zrobiony, niesłychanie kłamliwy. Tam właściwie mówi się o tym, że w Polsce wymordowano 3,5 miliona Żydów. Określa się mianem polski Holokaust. Właściwie wszyscy bohaterowie tam występujący mówią, że pójdą do polskiego więzienia w obronie tej prawdy o polskim Holokauście. No, w sprawie zrobiło się głośno, ale właściwie poważne środowiska, także żydowskie, się od tego odżegnują. Jak pan patrzy na to wideo? Po co ono powstało? Czego to jest element?
W moim przekonaniu jest to element pewnej gry politycznej, ponieważ w Izraelu mamy zbliżające się wybory i problemy Benjamina Netanyahu, czyli szefa Likudu, i wszyscy już czują, liderzy różnych partii, krew, prawda, i widzą swoje możliwości, korzyści, które mogą w tej kampanii w Izraelu wyciągnąć. Druga rzecz, jeśli chodzi o te fundacje, to wydaje się, że to jest taki zabieg PR-owy, medialny, taki chwyt, żeby się po prostu wypromować. Dlatego, że ta fundacja Rudermana jest fundacją niszową. Ona ważnymi bardzo rzeczami się zajmuje, żeby nie było problemu. Istnieje już od kilku lat i zajmuje się sprawami głównie osób niepełnosprawnych i zbliżania narodów izraelskiego i amerykańskiego do siebie. I między innymi w zeszłym roku, wcześniej jeszcze wyprodukowała takie white papers, białe księgi dotyczące takich kwestii jak chociażby pomoc dla osób z niepełnosprawnością w życiu codziennym, albo niedoreprezentowanie osób z niepełnosprawnością w Hollywood. Czyli mamy poważne problemy, A teraz i nagle, jednocześnie zupełnie zadziwiająca rzecz. Tym się zajmowali, nawet taka nagrodę tam fundowali, $250,000 rocznie dla osób, które te właśnie ważne kwestie, szczególnie ludzi, dla ludzi niepełnosprawnych ważne, wspierają. I nagle tutaj wyskoczyli z Holokaustem polskim. I już proszę zauważyć, na stronie internetowej tej fundacji, jak również w Wikipedii, mamy uzupełnienie o wpis, że viral się pojawił o Holokauście polskim, bardzo ważny. Czyli widzimy, że ludzie, którzy zajmują się tą fundacją, już zdążyli, prawda, pochwalić się tym. I w ten sposób po prostu promują się. Natomiast trzeci element, bo pan pytał, prawda, dlaczego to się wszystko dzieje. To pierwsza rzecz to jest taka, że mamy polityczną kampanię w Izraelu. Druga to taka, że fundacja postanowiła się promować. I świetnie to zrobiła, bo wszyscy o tym mówią, przynajmniej w Polsce promocję jej robią i za chwilę będą wywiady w mediach, prawda, pewnych. I trzeci element, to wydaje się, że po prostu być może ktoś tutaj naprowadza nas na takie ścieżki konfrontacyjne z Izraelem, Stanami Zjednoczonymi i Żydami, po to, żeby popsuć nasze dobre relacje z tymi państwami. No właśnie, bo tam przesłanie w tym klipie jest wręcz takie, że jest zbiórka podpisów mówiąca o tym, to już zupełnie mówi o tym, żeby Stany Zjednoczone zerwały stosunki dyplomatyczne z Polską. To jest w ogóle idiotyczne, bo w gamie środków dyplomatycznych to najpierw się pisze noty protestacyjne, potem wzywa ambasadora na konsultacje, potem może ekspulsję robi. Gdyby to była nawet prawda, co tam jest zawarta, choć nie jest, to jest oczywiste, ale gdyby nawet to była prawda, to zrywać się z tego powodu stosunki dyplomatyczne po kilkudziesięciu latach? To jest absurdalne, bo od 1919 roku mamy stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, prawda, dyplomatyczne nasze, prawie że nieprzerwane, no wojna zaszkodziła. Dobre. I co najwyżej, jakby coś wyskoczyło, ale to w stosunkach między Polską a Stanami Zjednoczonymi, to można zawiesić stosunki dyplomatyczne i to nie rodzi skutków prawnych, takich jak zerwanie, bo wtedy trzeba na nowo listy uwierzytelniające, prawda, i całą tę machinę wdrażać. To jest głupie, to jest mącenie, dlatego trzeci moja koncepcja, czy pewnego rodzaju tutaj hipoteza jest taka, że być może ktoś w ośrodkach niechętnych Polsce siedzi i prowokuje różne środowiska pożytecznych idiotów.